jestem, znowu jestem z Wami. Dzisiaj chcę Wam pokazać obiad, którego jeszcze nie robiłam szczerze, ale zapowiadałam, że zrobię jakiś obiad z polędwiczkami na zdrowo, więc tu mamy taką piękną polędwiczkę, pieczareczki, bo będzie to w sosie pieczarkowym. Właściwie w sosie jogurtowo-pieczarkowym, bo dla zdrowia nie używam nigdy śmietany. No i tutaj włoszczyzna, podstawowa włoszczyzna. To jest nam potrzebne do dzisiejszego obiadku. Wiadomo, o ziemniaczkach to ja zawsze powtarzam, że o ziemniaczkach nie mówimy, bo ziemniaczki to każdy wie jak gotować. No cóż, więc zabieramy się do roboty. Piękną polędwiczkę kroimy na takie ukośne, o, na takie, no, moglibyśmy nóż ostrzejszy mieć, na takie o kawałeczki, widzicie? Na ukos się to kroi. Pięknie. Często ludzie robią tak, że wycinają to, ale moja rodzina lubi takie dodatki lekkiego tłuszczyku. Chociaż, no, mówimy tu o chudym, zdrowym jedzeniu. Tylko, że taka polędwiczka może być wtedy za sucha, więc te paseczki, tam kilka sztuk paseczków zostawimy. I to sobie teraz tutaj włożymy do miseczki, przygotujemy. Tak, ja troszeczkę to posolę, no bo jednak troszkę soli mięsko potrzebuje. Nie za dużo. O, i sobie to wymieszam. Pieprzyczku, żeby to sobie chwilę postało. A ja przygotuję w tym czasie pieczareczki. Wytrzemy sobie deskę od mięska. Wezmę mniejszy nożyk. No i pokroimy sobie teraz pieczarki na pół na przykład. I takie plastereczki. Pieczareczka, jak ostatnio mówiłam na filmie, jest nadaje się do jedzenia nawet na surowo. Więc jakie ona ma tam kawałki, to jest mało istotne, pieczareczka, po prostu. Myślę, że nie będę Was teraz tu zanudzać krojeniem. Zobaczymy się za jakąś chwilę, kiedy będę miała już pokrojone i starte warzywa. No, mamy przygotowane wszystko. Warzywka pokrojone, starte, wszystkie razem do jednego pomieszczenia, do jednej miseczki, pieczareczki i nasze mięsko. I teraz włączymy sobie kuchenkę i pomyślałam, że maleńką kroplę oleju trzeba dać. To ma być zdrowo, bardzo zdrowo, ale jednak, żeby zupełnie gotowane, zobaczcie, taką maleńką źdźbełko tłuszczu, to nam nie zaszkodzi, podejrzewam. Czy zaszkodzi? Nie, może nie. Wybaczycie nam. Wybaczycie nam. I teraz takie właśnie kawałeczki mięska położę tutaj, rozsmaruję ten tłuszczyk. Na chwilkę, dosłownie na chwilkę, to nawet się nie usmaży, tylko się podgrzeje. Poukładamy sobie wszystkie kawałeczki osobno, żeby się tak pięknie leciuśko upróżyły, leciuśko, bardzo leciuśko. Niby mówiłam, że z gotowaniem mięsa, ale myślę, że nie każde mięso może lubi tylko, żeby je ugotować. Troszeczkę damy mu tutaj tej temperaturki. Rączki opłukane, talerzyk też. I teraz
Myślę, że zanim nam się tutaj to podsmaży, podgrzeje, bo to się musi przede wszystkim podgrzać, za późno włączyłam. Niestety, jak to Kondoliza, demencja starcza i nie pamiętała, że trzeba szybciej włączyć garczek. O, coś tam słychać. No jest, jest ten dźwięk. No nie wiem, czy będziecie czekać na... O, może właśnie, nie, nie będziemy przerywać filmu. Teraz do tego obiadku postanowiłam zrobić taką suróweczkę z warzyw, jakie mam w domu. Więc mam pół papryki, jak widzicie, kilka rzodkiewek, ogóreczka, małe koktajlowe pomidorki, koperek i kapustka lodowa. Sałata. Sałata. Ona jak kapusta wygląda. Tutaj poszukam, ale nie teraz, taką saszetkę. Na pewno znacie te saszetki. Ja bardzo lubię do wlania do takiej surówki. Bardzo lubię tą saszetkę ziołowo-koperkową. No, jeżeli nie będę miała, to będzie musiała nam starczyć tylko sól i pieprz, nie? No. I teraz naszym uszom, do naszych uszu dociera ten dźwięk. Ponieważ nie chcemy, żeby się to za mocno smażyło, to już to obrócimy. A jak pachnie, słuchajcie. O matko, jak to pachnie pięknie. Szkoda, że taki film nie ma możliwości przekazania zapachu. Pięknie te polębiczki pachną. Samo mięso. Tu nie ma nic, tylko mięso, sól i pieprz. Przepięknie pachnie. O, i tylko tak zabieliłam to mięso. Zobaczcie. No nie rewelacja. Podnieś jeden kawałeczek i pokaż. Zobaczcie, tak tylko zabieliłam to mięsko, o, żeby ono nie było czerwone. I zaraz wrzucę warzywa, bo to jest największą moc mają warzywa. One dadzą najwięcej smaku, oczywiście polędwiczka też, bo po samym zapachu czuję, co ona da. I wtedy w tych warzywach ta polędwiczka zalejemy wodą, będzie się dusiła. Aż będzie mięsko mięciutkie, później dodamy pieczareczki. I po kolei to zobaczycie, jak to będzie. Na razie żegnam. Widzicie, jak pięknie skowyrczy? Powiedziałam żegnajcie, ale zobaczcie, jak szybko wróciłam, nie? Teraz, jak to już tak się obsmażyło po dwóch stronach, to ja wrzucę warzywka. Te warzywa teraz nam się pięknie będą dusiły razem z tymi polędwiczkami. I ja przygotuję sobie przykrywkę i naszego chłopca. Nie mam mojej ulubionej przykrywki. Ja muszę ulubioną przykrywkę swoją mieć. Jest. Przykryjemy to, za chwilę dodamy do tego wody. Kręcę się. Tu nasz chłopek, to pilnuje nam. I teraz nalejemy wody, zalejemy wodą i czekamy. Aż to wszystko będzie miękkie. Po drodze jeszcze połączymy się na chwilę, ja wrzucę pieczarki. Bo w tej chwili jeszcze pieczareczki nie. Myślę, że trzeba to jeszcze troszeczkę posolić, warzywka. Pieprzyk, o. Tak. To już miejscami, te warzywa, ja lubię, jak miejscami one się przysmażą delikatnie i już podlewamy wodą. Dużą ilością wody. Bo nam najbardziej zależy na tym, żeby to wszystko się dusiło, gotowało, a nie smażyło. O. Proszę bardzo. Teraz pod tym przykryciem to będzie się jakiś czas dusiło i później na chwilę się połączymy. Ja dodam pieczarek, bo pieczarki dużo nie potrzebują, długo nie potrzebują się dusić, dlatego dodam je później. No i nasze pieczareczki możemy już rzucić. Tu po mieszkaniu się roznosi nie wiem jak nazwać, zapach tej polędwiczki z warzywami. No zajebisty zapach. No, dokładnie. Teraz te pieczareczki, one też swoją wodę puszczą.
Właściwie to pokazałam się tylko na chwilę, żeby Wam pokazać, jak wrzucam pieczarki. No to jest taka sztuka, słuchajcie, że no nikt by sobie z tym pewnie nie poradził, gdybym nie pokazała, jak wrzucić pieczarki do sosu. Dokładnie, nawet na Oxfordzie tego nie uczą. No nie. No i teraz przykryjemy, niech to się dusi dalej w tej wodzie, w tym wszystkim. Jeszcze pieczareczki dadzą swój smak. No i teraz jeszcze właśnie, chciałam pokazać, że już pokroiłam wszystkie warzywka na naszą suróweczkę do obiadu. Zarąbiście, po prostu smakuje na talerzu ziemniaczki, jakiś tam coś i taka surówka. Nie taka kupowana z kapusty, albo w kółko te same kupowane surówki. Surówka, ziemniaczki, tylko... jakaś padlina, tak? Tak, a ja mówię o surówce. Tylko po prostu z takich swoich warzyw i z taką saszetką. Także na razie, pa, pa. No tak. Mamy już w zasadzie mięsko uduszone, mięciutkie, warzywka też, pieczarki też. Teraz sobie to musimy zagęścić. Wzięłam troszkę wody. Maszyneria, która wynalazek. No ale dobra, przypuśćmy, że jest dobra. Całe się rusza. Taki to wynalazek. I do tego jogurt. Tak jak mówiłam, nie używam śmietany. Już od wielu, wielu lat do wszelkiego rodzaju sosów, zup dodaję jogurt. I teraz to wszystko wlejemy sobie do naszego garczka. Tylko czasami za mało damy mąki, czasami za dużo. Ja wolę dać mniej, a potem ewentualnie dorobić troszeczkę wody z mąką i dolać. Zobaczymy, jaka gęstość nam z tego wyjdzie. Już ziemniaczki postawiłam. No i teraz obserwujemy, jak to się zagęszcza. O, myślę, że będzie jeszcze trzeba dorobić, chociaż zobaczymy. To wszystko wleję w takim razie. Ten jogurt w tym całym sosiku doda takiego smaku... Musimy chwilę odczekać, bo mąka pod wpływem temperatury dopiero będzie gęstnieć, zagęszczać ten sos. Także chwilę się musi pogotować. Ja osobiście myślę, że będę musiała zdziepko dodać tej mąki i wody. Przygotuję sobie, jak to mówią, w razie W. Ale już bez jogurtu, samej wody i mąki. Bo troszeczkę za mało się zagęściło. Powiem Wam, że często mi się tak zdarza. A czasami po prostu robię tak, że muszę wylać całą tą miksturę, nazwę. Nasza maszyna. Wynalazek. Ale taką maszynę, taką maszynką po prostu jest bardzo fajnie rozdrobić, bo na 100% nie będzie grudek wtedy, nie? No i teraz obserwujemy nasz sosik, czy on gęstnieje, czy nie. Tylko, że on nam się nie zmieści w garku teraz. Dobra, myślę, że teraz to wystarczy. Jak on się zagotuje, a mamy na małym ogniu, dlatego on tak się nam trochę ślimaczy, ten sosik. O, zaraz będzie się gotował, bo większą temperaturkę dostanie. Myślę, że za gęstego nie będę robiła. Powiem Wam, że ja osobiście wolę jednak taki rzadszy sosik. Więc tak, nasze polędwiczki w sosie jogurtowo. Przepraszam, nie będę mówiła, dopóki nie wytrę tego, bo tak brzydko nie może być, że nam coś się kapnął, a tak nie może wyglądać. Kuchnia musi wyglądać schludnie. Tak. Troszkę lepiej. Nasze polędwiczki w sosie jogurtowo-pieczarkowym mamy gotowe. Jak zauważyliście, no kapeńkę dałam oleju, ale tego tak naprawdę to nie musiałam. Nie wiem, dlaczego dałam. Coś mi się tam przypomniały stare dzieje.
ale to można wrzucić do garczka, zalać wodą i będzie to samo. Ale i tak mamy sosik w miarę zdrowy. Dlatego teraz po prostu na chwilę się pożegnamy. Ja przygotuję porcję obiadową na talerz i wtedy Wam pokażę i spróbuję na Waszych oczach. Także do zobaczenia za chwilę. Proszę bardzo. Tak wyglądają gotowe polędwiczki w sosie jogurtowo-pieczarkowym ze sałatką warzywną, ziemniaczkami i posypane koperkiem. Tak się prezentuje nasz dzisiejszy obiad. A teraz spróbujemy, jak smakuje, bo wyglądać to on może. Więc zobaczymy ziemniaczki. Puszczaj. Troszeczkę sosiku. I tu mam taki mały kawałeczek mięska. Połączymy to. Poezja smaku. I teraz kawałeczek suróweczki. Kochani. Uwierzcie mi. Pierwszy raz robiłam polędwiczki. Są pyszne. Są przepyszne. Słuchajcie, no dokładnie jak wszystko, co robi Kondoliza, nie? No muszę to przemielić, dlatego nie będę się rozgadywać. Zapraszam Was wszystkich, abyście subskrybowali kanał, abyście go przesyłali dalej, te filmy. Udostępniali swoim znajomym, żeby nasze gotowanie poznała cała Polska, a może dalej. Kciuczki poproszę. I bądźcie zawsze z nami.